naprawach serokopiarki Ricoh MP4054 i właściwie całej serii. Od czego zaczynamy naprawę, jeżeli mamy problem z grzejnikiem i musimy go zresetować? Oczywiście najpierw rozpoczynamy od wyłączenia maszyny, jeżeli jest włączona. Naprawa grzejnika to proste czynności, ale musisz mieć przede wszystkim miernik, musisz mieć małe szczypce, musisz mieć śrubokręt płaski i oczywiście wkrętarka. Te elementy wystarczą, żeby prawidłowo przeprowadzić tą naprawę. Żeby zresetować piec, nie próbujcie tego robić z panela, tylko najpierw trzeba maszynę otworzyć i piec z maszyny wyciągnąć. Pierwsza rzecz, która będzie nam potrzebna, to jest oczywiście bezpiecznik Picofusa. Jest on o tyle dziwny inny, bo nie jest zakończony wtyczką, tylko jest zakończony dwoma takimi pinami. Zanim zaczniesz, może okazać się, że taki bezpiecznik jest w Twoim zestawie, ale musisz najpierw go sprawdzić, czy jest on dobry. Dobrze, dzięki temu wiemy, że nasz bezpiecznik jest sprawny i dopiero my go przepalimy, co pozwoli na zresetowanie maszyny. Zobaczcie, jaki tu jest fajny pomysł na tym mierniku. Z tyłu jest taki paseczek, nie wiadomo do czego, a jest to tak naprawdę magnes. Fajna sprawa. Wieszacie magnes, gdzie chcecie i po temacie. Mi się to bardzo podoba. Zanim zresetujesz maszynę, ustal, co jest w niej zepsute. Możesz sprawdzić termistory. One muszą być cały czas otwarte. OK. Termostaty muszą być zamknięte. OK. OK.
Jeśli widzisz uszkodzenie, tak jak u mnie, wałek jest zużyty, trzeba go wymienić. Może być rozerwana folia. Wówczas trzeba ją wymienić, bo temperatury źle się rozkładają i jest kod błędu. Ja teraz nie będę pokazywał, jak to się robi, teraz tylko pokazuję, jak zresetować maszynę. Czyli ustal, czy elektronika jest ok, ustal, czy wałki są ok. Po wykonaniu naprawy skręć unit i przystępujemy do resetowania. Przewody podłączamy w sposób dowolny, to nie ma żadnego znaczenia. Są dwa puste porty, do nich wkładamy bezpiecznik, bezpiecznie go instalujemy do obudowy maszyny i tak przygotowany zespół grzejny wkładamy z powrotem do kserokopiarki, zabezpieczamy go dwiema śrubkami i wchodzimy w tryb serwisowy i dopiero teraz możemy zresetować kserokopiarkę Ricoh MP 2554 i różne inne z tej kolekcji. Tak to wygląda. Bezpiecznik jest tu. Nie założysz bezpiecznika, będzie komunikat, że kasowanie ze kodów błędów fusera nie udało się. Failed, coś tam, coś tam. Musi być to. Teraz możemy zainstalować ten moduł z powrotem do kserokopiarki. OK.
podłączamy obydwie wtyczki. Zamykamy kserokopiarkę. Uruchamiamy maszynę włącznikiem głównym, wchodzimy w tryb serwisowy i teraz maszyna dopiero da się zresetować. Pozdrawiam.